Znawcy tematu twierdzą, że The Bill to legenda polskiego punk rocka. Jak prezentują się na scenie, można było się przekonać 17 lutego w klubie Relax. Zespół z małymi przerwami gra od 33 lat. Jak zmieniał się punk rock? I czy teksty zespołu w tym czasie wyraźnie się zmieniły? Pytamy muzyków. 30 lat temu, tak jak i teraz, punk rock był szczery, naturalny i prawdziwy. I to się nie zmieni i mam nadzieję, nie zmieniło i mam nadzieję, że się nie zmieni. Natomiast pewnie zmieniły się względy techniczne, bo sprzęt i samo podejście tak naprawdę do muzyki, muzyków jest troszeczkę inne. Natomiast mówię, generalnie chyba w całym tym kontekście punk rocka to jest to właśnie taka naturalna, szczera i prawdziwa muzyka. Praktycznie ta muzyka jest taka sama cały czas. No. Tak jak tu kolega mówi, no zmienia się tylko kwestia jakości może tego grania i muzycy są może lepsi przez lata już doświadczeni, ale szczerość wychodzi z tego właśnie nurtu. Ponownie odwołujemy się do opinii wielkich znawców. Punk rock wedle nich to nie tylko muzyka, to ideologia i sposób myślenia. Co na to muzycy z Bill? Łapię się często zapowiadając jakieś tam piosenki obecnie na scenie, jak bardzo aktualne są dzisiaj te teksty, które pisałem 30 lat temu. Oczywiście piszę troszeczkę inaczej, te nowe płyty i nowe teksty na płytach są dotyczą czego innego. Już generalnie gdzieś tam uciekam od polityki, uciekam od jakiegoś namoceniania i krytykowania. Generalnie bardziej interesuje moje życie i życie moich bliskich i na nim się skupiam pisząc teksty. Niemniej jednak teksty, które napisałem bardzo, bardzo dawno są nadal aktualne. Na jaworznickim koncercie pojawiła się grupa punków Jak się patrzy, czyli z tak zwanymi irokezami, ale stawianych nie na piankach, a na mieszance cukru z piwem. Pewnie istnieją tacy, którzy na fanów punk rocka przychylnie nie patrzą. Tych zaskoczymy pewnym wpisem pod teledyskiem zespołu. Brzmi tak. Studia lekarskie jest skończone, ale piosenka w słuchawkach brzmi nadal. Tak więc fani punk rocka bywają dobrze wykształceni. Nauczyciele, sędziowie, policja. Tak. Policja też? W każdym środowisku tak. Mamy swoich odbiorców, także tutaj. I w kilku pokoleniach. Tak. Co do aktualności tekstów, odwołajmy się do piosenki Centrum Wynalazków, a tam taka zwrotka. Nowe wciąż pomysły, centrum działa sprawnie, kiedyś zeszło do podziemia, teraz działa jawnie. Wypisz, wymaluj, współczesność. A przecież tekst z 1996 roku.